Stało się, moi drodzy. Musiało się to kiedyś stać. Nie myślałem, że będzie to aż tak szybko. No i król został zdetronizowany. No, tak przynajmniej mi się wydaje. Nie grałem jeszcze nim żadnej bitwy. No to właśnie wprowadzenia tej aktualizacji. I nie chciałem tak specjalnie w sumie mówić o tym w poprzednim filmiku, który był właśnie stricte o tej aktualizacji, żeby teraz pojedynczo omawiać te czołgi, które dostały zmiany takie dosyć ciche, bo żeby zobaczyć, jakby, wiecie, oni w grze zaznaczyli sobie taką opcję, no bardzo ukrytą, wiecie, to jest, patrzcie, jest taki balance changes, jest tutaj sealed stats i właściwie tyle. I to jest taki malutki kawałek właśnie przeznaczony rebalansom, które zostały wprowadzone w tej aktualizacji. Także takie delikatne, po cichu, upchane, ale jest naprawdę sporo zmian. I o tych zmianach właśnie chcemy porozmawiać. Na pierwszy ogień idzie Type 71, który oberwał najbardziej. Ale zanim jeszcze do niego przejdziemy, to tak od razu wam zapowiem, że wieczorem, w godzinach wieczornych, tak mniej więcej powiedzmy 20, coś w tym stylu, będziemy organizowali strumyk. Jeśli będzie wszystko ok, wiecie, z moim zdrówkiem, nic mi nie wypadnie takiego nagłego, to będziemy organizowali strumyk, na którym odbędzie się losowanie nagród dla właśnie mojej administracji Discordowej i YouTube'owej, osób zarządzających też Discorda, więc możecie wpaść. Porobimy może sobie jakieś tam zabawy na pokojach treningowych i w ogóle, i pogramy na pewno. Plutonie. Nie wiem jeszcze z kim, może tylko z moderacją, na pewno posiedzimy sobie na Discordzie wszyscy razem, albo kto tam będzie mógł. Także zapraszam was na tą, powiedzmy, mniej więcej 20 w czwartek. No, jak to oglądacie, to będzie czwartek. Tak, a przechodząc już do Type 71, to dostaliśmy tutaj no, kilka zmian. Właściwie takie, wiecie, tak. Wprawne oko nawet by tego nie zauważyło, znaczy no, takie mniej wprawne by tego nie zauważyło nawet, ponieważ moc silnika się zwiększyła o 100 koni mechanicznych, za to masa się zwiększyła o 10 ton, czyli czołg jest cięższy o 10 ton. Moc silnika, tak? Dobrze mówię? Tak, moc silnika? A Boże, przepraszam. Źle przeczytałem, tak, czyli HP się zwiększyło o 100, czyli jesteśmy bardziej taki typowy czołg ciężki. Moc silnika się zmniejszyła. Z 930 na 860. Widzicie, bo tutaj HP i tutaj horsepower, tam HP, tak. Więc dobra. Później jeszcze mieliśmy coś takiego jak prędkość obrotu. No i tutaj Type górował tak naprawdę nad wszystkimi czołgami. No i jedynie tylko ta prędkość obrotu wieży była takim, wiecie, drobnym ograniczeniem. No i tutaj tylko 26,78 na 21,54. No i dodatkowo, korzystając właśnie z tego modułu, który mamy w tym miejscu, to jest ulepszone zawieszenie. On nam tutaj procentowo zdolność przekraczania przeszkód, on polepszał to o 50%, teraz to jest tylko 25%. Także nie jest to aż tak fajnie, szczerze, no nie jest to aż tak fajnie, mogło być lepiej naprawdę, no i było lepiej tak naprawdę, no i teraz ten czołg będzie bardziej taki mułowaty i wolniejszy, możecie się zastanowić teraz, czy dać sobie ulepszony stabilizator, ale no to już w ogóle skasuje jakby możliwości tego czołgu. Więc jeśli graliście na tym stabilizatorze, to teraz tym bardziej powinniście się przesiąść na ulepszone zawieszenie, na ulepszone zawieszenie, a jeśli graliście na ulepszonym zawieszeniu, no to musicie przy nim zostać, no bo inaczej czołg będzie piekielnie wolny. Także przejdziemy sobie do bitwy, zobaczymy, jak to wypada właśnie w niej. Mamy bitwę i to na Faustie u przeciwnika Maus. Okej. Okay. Mam bardzo cicho grę. Wybaczcie mi od razu. Następnie Boże. No jest dużo wolniej. O Boże, jest strasznie odczuwalna różnica prędkości obrotu. Oczywiście nadal można nim się machać na boki, ale to już nie jest to naprawdę. I teraz w połączeniu z. Oj, tym forsztem bym tak nie puszował. Szczególnie, że forszt też dostał zmiany. I to niekoniecznie na plus. Ha, no nie. Ale dlaczego oni chcą aż tam tak bardzo puszować? To nie jest jakby świetna pozycja tam, gdzie oni chcą teraz wjechać.
ja bym powiedział wręcz, że całkiem fatalna. Szczególnie dla takiego typu czołgu jak na przykład Lewandowski. To zupełnie tam się nic nie da zrobić. O! A, no tak, przebił nas, bo... No, chłopie, ty to mnie nie ruszysz raczej. Okej, okay, udało się. Hype nie jest znany ze swojego tylnego działa, dlatego tak mówię, wiecie, że się udało i tak dalej. Jestem podekscytowany, kiedy trafię pocisk. Wiem raczej, że mogłem tam trafić Tortoisa. A nie, Tortoise uciekł, to by była lodówa. No, zobaczymy, czy nadal mamy tak piekielnie mocne gąski kółko. Bo wcześniej właśnie grając... Oto stała, nie ma osłony. No hit jakiś, no lodówa bez osłony. Oni nawet mnie nie chcą za bardzo strzelać po gąsce, zobaczcie to, ten Tortoise nie dość, że pewnie on mnie nie może tutaj przebić w ogóle. To już ludzie z doświadczenia wiedzą, że tutaj po prostu nie wchodzi. Teraz mnie przebił lewy, tak? Tak. No spokojnie, ja go wcale nie muszę dobijać tego. Oszedł i tam sobie tam spadł. Okej. Okay. Nie no, nadal jest potęga. Trzeba mnie po wieży walną. Nie przybito pancerza. No chodź tutaj. Okej. Dobra. Okej. Nie polozowało! Nie trafi nas w garnek, no i cóż. No na bliski dystans niestety nie da się za bardzo. No widzicie, ten garnek niby jest malutki. Ja oglądałem kilka materiałów, gdzie ludzie właśnie mówili, że ten typ nie ma jako takiego weak spota i że ten garnek jest ciężko przebić. Jego wcale nie jest ciężko przebić, naprawdę jest go przebić dosyć prosto. Jeśli jest się nad czołgiem albo nawet jest się na równym poziomie zwierząt tego czołgu, to naprawdę to jest kwestia celowania, niekoniecznie... Jeśli się dobrze celuje i ten pocisk gra się w miarę celnym czołgiem, no to uwierzcie mi, że da się ten garnek trafiać. Naprawdę tak, no powiedzmy, że stale. Dobra, nie będę wam tutaj przedłużał, przejdziemy od razu do kolejnej bitwy. Dobra, mamy bitwę. Tym razem mapa jest bardzo dobra, szczerze. Bardzo dobra, jeśli chodzi o ten czołg. No i mobilność. Kurczę, nadal jesteśmy szybsi od takiego na przykład A75. Ale kurczę, to już nie jest to jakby... Nie chcę, żebyście mnie zrozumieli źle. Ponieważ ten czołg nadal jest bardzo dobry i nadal będzie można nim robić fantastyczne wyniki. Ale w porównaniu do tego, co było przed tą aktualizacją, no to jest, no można powiedzieć, troszkę cień tego czołgu. Stracił takie swoje największe zalety, które czyniły go fantastycznym. Jakby nadal jest bardzo dobry, ale nie jest już fantastyczny. Teraz już to działo, jakby wiecie... Bardziej czuć ten wolny obrót wieży, teraz już i wolniejszy obrót samego czołgu. Też te troszkę mniej celne działo w porównaniu do innych... Aha. No nie gadajcie, że mnie trafił tam. No komedia jakaś z drugiego końca mapy. O, dobrze, to Godzilla tam obrywaj. Jakieś nieporozumienie, że on mnie tutaj trafił, naprawdę. No ten chłop tam jest nie do ruszenia, tak szczerze mówiąc. O. Dobra, ja podjadę, bo to jest bez sensu. Tak przynajmniej może będę miał jakieś uszkodzenia po spocie albo coś takiego, nie wiem. Albo po prostu będę mógł robić te uszkodzenia. Czy on będzie mi celował po garnuszku? Niekoniecznie, no to dobrze dla mnie. No to nie gadajcie, że chłop się tam wychyla. Drużyno. Naprawdę. Ja tutaj stoję. Staram się. Mogliście je też postarać. Gdzie oni mnie przebijają właściwie?
A ten to chyba we mnie strzelał tą 704, to mi się wydaje, jak się ten pocisk. No nie gadajcie, że tam jeszcze light. Ej, w ogóle teraz się dostaje taką specjalną żarówkę, jeśli dostaniemy od tego pojazdu, który ma tą specjalną umiejętność. W tym przypadku będą te pociski całe smugowe, czy jak to tam się nazywa. Dobra. No nie, no... Dobra, chief ten jest dobity. Okej. Ja widzę, że ten chłop cały czas chyba tutaj na nas poluje. Dobra. Chyba nam się uda gdzieś tutaj. No tylko jest taki problem, że ja mam 500 HP, jak ta moja drużyna z tyłu? No całkiem spoko, no wiecie, oni się nie śpieszą. Wydaje mi się, że oni nadal mają troszkę za mało HP. Okej. Wydawało mi się, że ten pocisk poleciał idealnie w środek tego czołgu. No, prawdopodobnie nie jednak, no. Widzicie, no różnie bywa. Okej, on będzie na mnie jechał. Prawdopodobnie. Czy drużyna mi pomoże? No raczej nie. Ale czy on mnie tutaj ruszy? No też raczej nie. Kurczę, ten czołg jest bardzo niski. Chciałem mówić, że jest bardzo niski, no i co? I troszkę się na mnie chyba chciał uwziąć. Tak mówiąc, niefajnie, bo ja nie lubię jednak takiego zachowania. O, no po prostu, nie wiem. A, po mnie pewnie. Tak jest. Bardzo głupio w ogóle wyjechałem. Wydawało mi się, że w ogóle nie ma tam tego WTK-a i tak dalej, ale ta drużyna... O, komedia jakaś, no komedia. Ale tak podsumowując tego, no, pomijając, że ja źle zagrałem, oczywiście. Pomijając, że ja źle zagrałem, to podsumowując tego Type'a, ja chcę no, powiedzieć, że mi troszkę przykro, bo ten czołg teraz jest troszkę bardziej zbalansowany i przykro i nie, no bo jednak kiedy grało się przeciwko temu czołgowi, to można było mieć trudności, wiecie, z jego przebijaniem i tak dalej. No jeśli grał nim ogarnięty gracz, a jeszcze w ogóle Pluton ogarniętych graczy, to naprawdę potrafili robić po prostu bitwy. No a w tym przypadku teraz po tych wszystkich nerfach wydaje mi się, że tak summa summarum wyjdzie to na lepsze. No i ogólnie, że... Czekajcie, ile zrobiliśmy uszkodzeń? 1700, ale 2700 po spocie, także nie jest aż tak źle. Służba patrolowa czołgiem ciężkim zrobiona. Drużyna stała z tyłu, postrzelała całkiem nieźle, jak widać. Więc tak. Czy zmiany są na dobre? No wydaje mi się, że tak, że ogólnie wyjdą na dobre, ale szkoda mi, że tego type znerfili. Także no, piszcie mi w komentarzu swoje opinie o tym type'ie i no, jestem bardzo w sumie ciekawy, co uważacie o tym nerfie, czy jednak jest to dobre, czy nie, czy woleliście, lubiliście właśnie grać tym type'em. A jeszcze odcinek o linii zrobimy kolejnego dnia, żeby nie mieć tutaj odcinka półgodzinnego, bo linia też została troszkę po dupie. Także ja wam dziękuję za oglądanie, życzę wam miłego dnia bądź też wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie. Zachęcam też do dołączenia do Discorda, tam fajnie macie wszystkie linki do filmów i tak dalej, kiedy je wrzucam. Link macie w opisie. Życzę wam miłego dnia bądź też wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie, chyba jeszcze raz. Na razie, cześć.